Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku Zagrajmy w Spor. Kontynuuję naszą rozgrywkę. W poprzednim odcinku zmieniła nam się siedziba, znaczy w sumie, no, jakby to powiedzieć, musimy migrować. Musimy migrować i zaprzyjaźniłem się już tutaj z dwoma kumplami. Mamy w stadzie dwóch, trzeciego niestety nie mamy, bo w naszym domu ich tyle nie zostało. To jest niestety niemożliwe, no ale myślę, że tutaj sobie pójdziemy jeszcze i wybijemy kolejny gatunek. Tam jest ten nasz stwór epicki, którego nienawidzę, bo psuje nam wszystko, co tak naprawdę próbuje zrobić. I to mnie wkurza niesamowicie. Ale wiecie co, póki go tutaj nie ma, to ja myślę, że ich pokonamy. Pokonamy sobie tych frajerów. Zobaczcie, jak elegancko idzie. No kurczę. Dobra, chyba nie ogarniam trochę, ale jakoś ich pokonujemy. Dobra. Ja bym zjadł to. Najemy się, fajnie. Mięso szczerp. Zdrowie plus 5, to się przyda. Będziemy musieli w to zainwestować. Ej, tutaj kurczę, chodźcie. Bo bijemy alfę. Pięknie. Dobra, dobra, jak na razie oni nas nie ubijają. Tylko alfa. O, które kolejne alfa, kurczę, god damn. Oho, jeden nam umarł. Niestety. Musimy szybko się pożywić. O, fuck no. Nie, tylko nie to, ej. Kurczę, ej, on nam zje go, nie. Why? Dlaczego to musi być takie trudne? Pokramy tego i myślę, że ten gatunek... A nie, jeszcze nie. My musimy 7 tutaj zabić. Myślę, że sobie poradzimy sami. Nie mam innego wyboru. Chociaż on będzie nas chyba atakował. Zobaczcie. O, właśnie. O, tutaj mój. O, on się wydostał ze szponów śmierci. Na to wygląda. Ale byłoby fajnie, gdyby on się pożywił. I gdyby dał nam możliwość... Znaczy w sumie gdyby on, no... Wiecie o czym mówię. Gdyby się pożywił i wtedy byłby większy pożytek z niego. Dobra, kolejna część. Galopator. Dziwna nazwa. Pójdziemy do gniazda. Widzę, że jest tutaj kolejny do zaprzyjaźnienia się. Co mi się bardzo przyda. Tutaj pyk i jeszcze ten mały predator. Od małego będzie się uczył, jak spuszczać piernicz innym gatunkom. Dobra, wracamy w to miejsce. Tutaj widziałem, że jest jeszcze parę ciekawych stworów z tego gatunku, których możemy się pozbyć. Bardzo by mi na tym zależało. O, i alfa jest, super. Od razu przystępujemy do ataku. Pięknie. Rzuciliśmy się na niego i nawet nie wiedział, którędy na górę. Fajnie. Ten, kto musi, niech je. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Ale tu jest dużo szkieletów. Ja pierniczę. Strasznie dużo. To mi się podoba. Oj, bardzo mi się to podoba. Jakieś oko mamy. Migrena. Strasznie dużo tego zdobywamy teraz. Dobra, jeszcze jeden koleś by się przydał. Z tego śmiesznego gatunku. Tylko nie wiem do końca, gdzie go zdobyć. Znaczy zdobyć, to kurczę, gdzie go schwytać. O, tutaj jest jeszcze kolejny gatunek. To jest ciekawe. Aha, oni się robią stricte pod zaprzyjaźnianie się. Oni będą mieli bardzo mały damage. Bo zobaczcie, gdzie ja tam kliknąłem. Gdzie ja kliknąłem, kurczę, że się pojawiły te statystyki ich. No nie wiem. Dobra, bijemy tego. Zobaczcie, on ma bardzo mało damage'a, ponieważ on jest dosyć pokojowym stworem. Są stworzeni głównie do życia w zgodzie z innymi.
A jeżeli ktoś nie chce żyć w zgodzie z nimi, no to ma już problem. I to nie mały. O nie! Nie. Powiedziałbym, ludzie, że nie mały, tylko spory. Nawiązując do tytułu. Kurczę, ten epicki stwór mnie tak denerwuje. Ale on skacze, to jest żaba jakaś. Dobra, zabijamy. No, pyk. I jeszcze dwóch. O kurczę, został mi tylko jeden... koleś w stadzie. O, to mi się nie podoba. Ten epicki stwór nam wszystko rozpiernicza. No, mam tego dosyć. Mam tego autentycznie, ludzie, dosyć. Okej, nasza łapka. I kolejny szkielet. Frajerkop? What the fuck? Tylko pytanie, dlaczego dostajemy części stworów takie, które zapewniają mi pokojowe rozwiązania, a nie takie, które sprawią, że będę... O, tutaj, tylko jednego musimy... Super, rzucamy się. Wystarczy zabić tego i cały gatunek umrze. Pięknie, dokładnie o to mi chodziło. Dokładnie o to, dlatego się rzuciłem tak na hama na niego. Dobra, jedz, predatorze. Co ja tutaj słyszałem? Coś chyba słyszałem. Jakieś, nie wiem co. No, fajnie. Zbieramy kolejne części. Trochę dziwne one są i średnio przydatne jak dla mnie w tym momencie. No, ale trudno. Jakoś trzeba będzie sobie poradzić. I kolejna szłapka i pewnie kolejna... O kurczę, to jest statek jakiś kosmiczny. What the fuck? No, no, widzę, że grubo tutaj się dzieje. I którędy ja mam iść do... Do kolejnego mojego gniazda? Chyba jakoś tędy, nie? Ludzie. Tak mi się wydaje. Chyba, że tędy już szedłem kiedyś, a może nie. A to jest kolejny gatunek, który trzeba wybić. Zostało ich trzech. Aha, to są ci, których wcześniej nie mogliśmy znaleźć. Fuck. To był zły pomysł. Cały środek walki się wpieprzyłem. Ale wygramy to, wygramy, ludzie. Zawsze wygrywamy. Gdzie tu był kolejny? O, tam jest kolejny, super. Szarża niech nam się naładuje. Super, dobra, i zostało nam tylko jedno głupie małe stworzątko do zabicia. No i nam sobie śpiewają, tańczą, nie wiadomo co jeszcze, a my ich pokonamy. Bez najmniejszego cienia współczucia. Dobra, a nie, to chyba źle idę, bo tam już byliśmy, mi się wydaje. Oj kurczę, tak to jest, jak się nie pamięta, skąd się przylazło. Ogólnie kakao się napije, skoro mamy chwilę wolnego. Dobra. Widzę, że będziemy przechodzić przez gniazdo nasze. To akurat się zaprzyjaźnimy. Bo zmieniać części do tego naszego stwora nie możemy, jeżeli mamy nowe gniazda, to jest tylko takie pozostałe. O, fajnie. Lecimy. Ale dziwnie chodzi nasz predator. Naprawdę dziwnie, dziwnie. Dobra, chodźmy tędy. Dokładnie, tędy jest nasza droga. Tych trzeba zabić tylko trzech? A, to light. Ej, tylko trzech to lightowo. A nie, tych czterech jeszcze trzeba. Co jest? Nie ogarniam, co się dzieje tutaj. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. No, bijemy małych. To się nazywa po prostu fair play.
Aha, to im spieprzają, tak? Aha, i jeden mi umarł już. Co się dzieje? Fuck. Dobra, to ja się zaprzyjaźnię znowu, bo widzę, że nasze stwory się pojawiają w tym gnieździe z czasem. Dobra. I śpiewaj. Pięknie. Kolejny predator do stada. To mi się podoba. Jeszcze ten mały predator. Tutaj się czegoś nauczy. Nauczy się, jak zabijać inne gatunki. Inne stworzenia, ogólnie w ogóle wszystko inne, co nie jest predatorem. Dobra. Tych frajerów trzeba zabić, to kurczę, no trzeba. Jak trzeba, to trzeba, ludzie. Dobra. Jeszcze dwóch. O, tu Judge'a możemy im rozwalić, będziemy mieli 25 punktów DNA. Pięknie. A, to szmaciarze. No, trzeba walczyć, trzeba walczyć. Trochę obrażeń zadają. Trzeba im to przyznać. Żebym nie umarł tutaj. No już szybko, szybko, szybko. Wow. Mało brakowało. Bardzo mało brakowało. Praktycznie jeszcze chwila i byłoby po mnie. Dobra. Jeszcze tu Judge'a było, ale chyba ono znikło. Nieważne. Wiecie co, ludzie? Ja bym chciał pójść do kolejnego gniazda. I dopiero wtedy, po dotarciu tam, wrócić się tutaj i pozabijać te gatunki, które tutaj mamy. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Chociaż z drugiej strony tutaj mamy całkiem dużo tych szkieletów. Może akurat trafi się coś fajnego, co warto by było zaaplikować do naszego predatora. Dobra, dobra, walczcie. O, i nasz mózg znowu rośnie. Nasz predator jest teraz taki mądry. Taki mądry. God damn. Gratulacje, twój mózg jest w pełni rozwinięty, aż pęka w szwach od wiedzy. Przygotuj się do przejścia do fazy plemienia. No właśnie. Możemy już przejść do fazy plemienia, aczkolwiek ja jeszcze nie będę przechodził. Jeszcze jest dużo rzeczy, które chciałbym tu zrobić. Więc sobie to daruję. Naprawdę to... Na razie teraz nie wchodzi w grę. Jeszcze, no nie wiem, dobre parę odcinków nas czeka w fazie stwora. A tutaj jeszcze bije. Dobra. Dobra, migrujemy do kolejnego gniazda. O, tam jest jeszcze szkielet. Ale tu jest krowa jakaś. What the fuck? Bijemy ją. Super. I kolejna część ciała. Tutaj kolejny alfa, dzięki któremu będziemy mieli kolejną część. Super. Okej. Gwiazdonoga. Nie no, kurczę, dziwne są te części ciała, powiem wam. Strasznie dziwne. Jeszcze potrzebujemy 4. Ale myślę, że szybko ich zabijemy. Pod warunkiem, że najpierw ich znajdziemy i że nam nie uciekną wszyscy. Chociaż nie widzę tu żadnego kolejnego tego jebacza. Tym atakuje chyżo. Bardzo chyżo. I hendogo. Dobra.
trzeba pozabijać kolejne. Nie no, to już jest ludzie naprawdę bardzo łatwe. Praktycznie nie ma tutaj żadnego wysiłku. O, to jest alfa, super. Kolejna część będzie dla nas. Tylko wyłącznie dla nas. Fajnie. Kopytomat, dlaczego takie dziwne mamy części ciała? What the fuck? No, zatrzymaj się. Dobra, i powinniśmy już ich zabić, bo walczymy z dwoma na raz. Chyba że nam tam ucieknie. Nie ucieknie. What the fuck? No zabij go, że... Ach... Łośnik, fajne. No, kurczę, trzeba go dogonić, god damn. On ucieknie do tamtych chyba. To jest jakaś kpina jedna wielka. Dlaczego on tak spiernicza przed nami? I dlaczego my tak bardzo nic nie możemy zrobić? Naprawdę ucieknie mi, naprawdę jestem głodny, muszę go zjeść. Dobra, tego zabijemy. Dobra, dogonimy go, dogonimy, pięknie. I umiera, super. To mi się udało. I mały teraz predator będzie umierał, ale oby nie. A my robimy się coraz bardziej głodni. Głód do skwiera. Tylko pokonamy ich i już jemy. O, super. Dokładnie tak. Pożywcie się tutaj, predatory. Jeżeli bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest albowiem zwłoki wroga mego. No i kolejny, Jezus Maria. Ile ich będzie? Dobra, teraz ten. Teraz po 7 ich mam zabijać, no god damn. Chyżo. Chodźmy może bez zwłoki do kolejnego właśnie naszego gniazda. Bo idę już tam od co najmniej 17 minut. O kurczę, mi się głośno postawiło kubek. Niechcący. O, tu jest tyle szkieletów, że aż naprawdę nie mogę przejść obok tego obojętnie. No nie mogę, jak bardzo bym chciał, to nie mogę, wybaczcie ludzie. To mi nie pozwala. Mój gamingowy zmysł się nie zgadza na to. Siła wyższa. Ale oni mają ładny damage. Co widzę. Zobaczcie. Muszę zjeść, bo zabrał nam połowę HP. No pożywcie się, moje predatory. Dobra. O, to jest jakiś wyjątkowy stwór. Lejemy frajera. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie pamiętam, żeby to było wcześniej. Szczerze mówiąc. A to nie jest takie łatwe, ale dam radę. No nie dam rady, oczywiście, że dam radę. Ale byłoby miło, gdyby ten predator nam pomógł. I dlaczego on mnie fokusuje? O, pięknie, dobra, w końcu pomógł. W końcu mi się zachciało. Dobra, zjem go. I wam też to radzę, predatory małe. Dobra, jemy. Nie ma opierniczania się. A raczej jest opierniczanie się, bo oni jedzą, czyli wpierniczają, czyli się opierniczają. Kurczę. Przecież opierniczanie to może być synonim do wpieprzania, czyli jedzenia, albo do leniuchowania i nic nie robienia. Kurczę. Ach, ten polski język. Taki trudny, tak bardzo dylematy.
Dobra, ludzie. Jeszcze wezmę sobie ten szkielet i kończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Klikacie kciuki w górę i zostawiacie komentarze. I zachęcam was do oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, cześć.